Jesteśmy społecznością, która spłaca dług ziemi, na której się urodziła, zgodnie ze słowami naszego patrona. Stawiamy na kreatywność, otwartość, nowoczesność. Uczymy dzieci poruszania się w nowym, informatycznym świecie. Od wielu lat wyposażamy szkołę w odpowiedni sprzęt, by każdy uczeń i nauczyciel mógł korzystać z technologii komputerowych. Nauczyciele naszej szkoły są dobrze przygotowani do pracy z nowymi technologiami i co najważniejsze, są chętni, by swoje umiejętności stare doskonalić. Praca z rzutnikiem, tablicą interaktywną, internetem, kamerami nie jest nowością. To dla nas codzienność. Dzięki nauczycielom mistrzom, którzy chcą i potrafią wdrażać swoje pomysły w szkole, uczniowie realizują program autorski pod tytułem Gucio w pracowni komputerowej, który uczy ich kodowania, pisania programów komputerowych i gier, a przede wszystkim daje im możliwości rozwijania swoich zainteresowań ponad przeciętność. Od 2012 roku w naszej szkole jest realizowany program autorski pod nazwą Gucio w pracowni komputerowej. Jest to cykl spotkań o różnej tematyce. Spotkanie z astronomią, dźwiękiem, animacją komputerową, elementami programowania czy tworzenia gier komputerowych. Tak, pokazujesz tu i pokazujesz, że ten bohater ma tam za zadanie, żeby nie jego przejść tutaj, dobra? Chodzi o to, żeby pokazać, że pracujemy nad jakimś projektem, tak? Głowę też pomalę na niebiesko. Another object. Tak. Teraz, który z tych pytań pasuje, że zabierać? Jak to tam jest napisane? When number of life reaches zero. Czyli kiedy stracisz wszystkie szanse, równe będą zero, tak? Okay. To będzie poziom, który będzie opisywać bitwę morską. Będą się mierzyć dwie armie, pomarańczowa i zielona. Mam na imię Marta. Zrobiłam grę o przygodzie morskiej, w której głównym bohaterem jest nurek, napotykający na swojej drodze różne stworzenia morskie. Mam na imię Borys i w tej grze chodziło o zbieranie punktów. Jeden pieniążek daje jeden punkt, a diament daje 5. Celem bohatera jest zbieranie owoców, dzięki którym dostaje punkty. New condition, ludzik, colonization. After object. Dobra. I teraz... I tu będzie przechodził. Dobra, i teraz zrób coś takiego. Zajęcie z programowania dały mi wyobrażenie, jak ważne jest zaprojektowanie gry już na samym początku jej tworzenia. Program, w którym zrobiłam swoją grę, jest angielskojęzyczny. Dzięki temu poszerzyłam słownictwo języka angielskiego. Kończąc pracę nad swoją grą, pierwszą w moim życiu, uświadamiam sobie, jak ważna jest praca w grupie. Programowanie rozpoczyna się już w klasie trzeciej, gdzie uczniowie za pomocą prostych instrukcji, poleceń tworzą własne programy. W programie Logomocja stworzyłem program, w którym za pomocą przycisków można rysować kształty. W wyniku tych zajęć nauczyłam się logicznego myślenia, wykorzystując wiedzę z matematyki. Jak widać, za pomocą prostych instrukcji udało mi się stworzyć program, w którym można rysować. Tomku, co zrobiłeś w swoim programie? W programie Logomocji dla literki T zmieniam parametry, uzyskując efekty animacji. W lekcjach z programowania nauczyłem się tworzyć figury i animacje komputerowe. Ciekawym i ważnym elementem dydaktyki programowania jest testowanie programów już przez uczniów klasy drugiej, których zadaniem jest sprawdzanie programów zrobionych przez uczniów starszych klas. Jest to program, który został stworzony przez uczniów w klasie czwartej. Zadaniem waszej klasy, drugiej klasy, jest przetestowanie tego programu, jak on działa. Wpiszcie polecenie, ustawcie kolor pisaka 10. Zobaczymy, jaki kolor wyjdzie, tak? Ile, jaki kolor wyszedł? No, już. Zielony kolor wyszedł. Właśnie testujemy program zrobiony przez uczniów klasy drugiej.
czwarty. Michał, co robicie? Testujemy program, który zrobili czwartoklasiści. Czy program działa? Działa jak nie wiem kto.